Dzień dobry, nazywam się Sabina Lejkowska, jestem mamą Amelki. Amelka ma 5 lat, niestety w tym roku, w maju, uległa wypadkowi. Wpadła na dostawę, wskutek czego ma niedotleniony mózg. Mieszkam u rodziców w pokoju, który jest ogrzewany piecykiem kozą. Niestety powoduje on zagrożenie dla mnie i dla małej, tym bardziej dla małej, zaczadzenie. Z tego względu, że ma rurkę tracheostomijną, w sumie jest to przyczyna tego, że lądujemy co chwilę w szpitalu z zapaleniem płuc, z zapaleniem oskrzeli i z różnym zapaleniem dróg oddechowych. Niestety dostaliśmy mieszkanie socjalne od gminy, lecz to mieszkanie wymaga kapitalnego remontu. Niestety ja jako samotna matka, niepracująca, po prostu nie stać mi na remont takiego mieszkania, dlatego bardzo bym prosiła o ludzi dobrej woli, żeby mi pomogli wyremontować to mieszkanie, żeby zapewnić mojej córce i mi godne warunki mieszkalne, żebyśmy po prostu więcej czasu spędzali w domu niż w szpitalu. Dlatego bardzo bym prosiła o pomoc. Dziękuję.